I jeszcze raz dzień dobry Ewo i dzień dobry Anetko. Dzień dobry. Ewo, i jak już powiedziałyśmy, będziemy Cię prosić, żebyś troszkę głośniej mówiła, żebyśmy Cię dobrze Dobrze. słyszały. I teraz już słuchamy Twoich punktów. Słucham Cię. Pierwszy punkt to był punkt ogromne zmęczenie życiem na ziemi, które uważam, że nie jest moim domem. Tak? To znaczy, ta ziemia mi się podoba, tylko że tu jest tak dużo tej energii ciężkiej, tak dużo energii ciężkiej, tak dużo jest zawirowań, tak dużo jest przekłamań, ludzie są tam zagubieni i mnie to już wszystko bardzo, bardzo męczy, bo ludzie nie widzą rzeczy takimi, jakie są, tak? Słuchamy Cię. To jest to pierwsze, to ogromne zmęczenie życiem na ziemi i chęć powrotu już do swojego, nie wiem, jakiś, wydaje mi się, że z innej planety pochodzę. Drugi punkt jest, się łączy z pierwszym, w związku z tym, że nie czuję się tutaj jak u siebie, że czuję w ogóle się jak w zamkniętej kuli jakiejś, jakbym była, to też blokada mojego potencjału. Ja nie jestem osobą jakąś głupawą, ale nie mogę przekazać tego wszystkiego, co wiem. Nie mogę uruchomić swojej zdolności zdania. Nie mogę swojej intuicji. Ta intuicja mam ogromną, ale nie mogę tego jak gdyby użyć, tak? Paraliżuje mnie, jak trzeci punkt, paraliżuje mnie taki lęk. On jest właściwie cały czas ten lęk. Nieuzasadniony, nasila się najbardziej rano po przebudzeniu, ale on jest właściwie cały. W ciągu dnia potrafię nie zapomnieć, bo są różne inne sprawy. I absolutnie nie wiesz, co jest jego źródłem, co jest jego przyczyną. To znaczy, brak takiej pewności siebie, taki lęk, że wyda się, że ja nic nie wiem. A przecież to jest nieprawda. Ja dużo wiem, ale wyda się, że ja nic nie wiem. I ten lęk też jest związany z takimi pismami urzędowymi. Nie wiem, zawsze jak jakieś dostaję dokumenty, nie wiem, ZUS-ów czy gdziekolwiek, to najpierw jest strach, lęk, ściskanie w gardle, chociaż ja sobie z tym bardzo, bardzo radzę, bardzo sobie radzę, bo ja bardzo się nie pracowałam nad sobą, ale jednak to jest trudne do pokonania. Mam też lęk przed wodą, ale już nie tyle lęk przed wodą, co ja nie umiem pływać po prostu i nie umiem się na... Ja pływam do jeziora, chcę pływać, statkiem mogę, to nie jest takie. Potem jest taka potrzeba ciągłej nauki, że trzeba się ciągle uczyć, ciągle się trzeba uczyć, ale jednocześnie co z tego, kiedy ja nie zapamiętuję, tak? Zaburzenia pamięci, świetnie, lubię język angielski, którego uczyłam się sama, ale uczyłam się niemieckiego, łaciny, rosyjskiego, jak wszyscy z nas. Natomiast nie umiem, nie mam takiej odwagi rozmawiać tym językiem. A ja się nie uczyłam rosyjskiego. Nigdy w życiu nic nie potrafię powiedzieć. Tak? No to ja jestem rocznik taki, który musiał się jeszcze uczyć. Te roczniki. Szósty punkt pomijam, bo tam chodzę relacje z rodem męskim, to akurat w tej chwili nie ma dla mnie większego znaczenia. Siódmy punkt to jest to blokada czakry gardła. A co się dzieje w gardle? Co odczuwasz? Na to co jakiś czas mam takie chrypki, chrypianie głosu, oczywiście pogorszenie wzroku i jakby ciągle był niedrożny nos. Ja sobie to tłumaczyłam, ponieważ znam germańską medycynę i wiem, dlaczego tak może być, tak to sobie tłumaczyłam na tym polu, tak? Tak jest, ale niemniej jest to i to jest takie troszeczkę, no może męczące, ale przeszkadzające. I zawsze mi się wydawało, że mam za dużo kręgów w kręgosłupie piersiowym. Że masz za dużo kręgów? Dobrze usłyszała? Tak, 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 za dużo kręgów w kręgosłupie piersiowym. Ale to zostało zbadane? Robiłaś zdjęcie? Czy masz tylko takie poczucie? Nie, ja mam takie poczucie. Poczucie. Miałam takie poczucie, że chyba mam tam za dużo tych kręgów. Ale anatomicznie jest wszystko w porządku. Niskie libido, no to też jest. A ważny punkt dla mnie to dziewiąty. Ja mam takie poczucie odpowiedzialności za brak macierzyństwa mojej starszej córki, dlatego że jak zostałam brzemienna, to nie był to ani czas, ani miejsce akcji dla mnie, tak? To był dopiero trzeci rok studiów.
pewno perspektywa dziecka w czasie studiów, bez stabilizacji finansowej, bez wsparcia drugiej osoby. No to mnie tak wszystko przerażało i to musiało być przetransponowane na nią. I ona ma 38 lat i nie może zajść w ciążę, chociaż nie ma żadnych przeciwwskazań medycznych. Ale chcę mieć dziecko. Bardzo. Chcemy, afirmujemy i tak dalej, ale to jest blokada i ja uważam, że w czasie jak ona była w ciąży, wiadomo, że przed ciążą, 9 miesięcy ciąży, 18 po ciąży, to jest ten najważniejszy okres dla dziecka, to ja jej sprzedałam mój lęk, niepewność, nie to, że ja nie chcę dziecka, tylko że ja sobie nie poradzę, tak, jestem za młoda, chociaż miałam 25 lat, że jestem za młoda jeszcze, no bo to za wczesny czas studiów był, żeby... I myślę, że to jej sprzedałam i myślę, że to ją podświadomie blokuje, tak? No i ostatni punkt, to chciałabym, powiedziałam, że chciałabym porozmawiać z moją mamą, która odeszła lata temu. To jest też ważne, ale chciałabym, żeby ta informacje z tej sesji jednak przeszły, pokazać mojej rodzinie, córkom i mężowi. Nie wiem, jak to wpływa, czy to jakoś wpływa na nich, ale chciałabym, żeby oni wiedzieli. Córki i mąż. Tak. Dobrze. No i mama by tam przyszła. Jak przyszła, jak nie przyjdzie, no to trudno, nie będziemy takiego sobie. Zobaczymy, kto przyjdzie. Zobaczymy. My nigdy nie wiemy. Nigdy nic z góry nie możemy, wiesz, założyć. Poprosimy. Ewa, gotowa? Ja tak. To w takim razie, jakbyś mogła wyłączyć mikrofon, to jest pierwsza ikonka. Jak poruszasz myszką, to będą takie trzy ikonki na dole i pierwsza to będzie mikrofon. O, super, dziękuję Ci. Anetko, a Ty gotowa? Gotowa. Bardzo dobrze. To w takim razie powiedz mi, czy już coś czułaś, widziałaś, czy zaczniemy od indukcji? Tak. Słuchajcie. Jestem z Ewą. I Ewa zaprosiła mnie jakby na trzeci poziom głębokości tego spotkania. Co to znaczy? To znaczy, że poczułam najpierw, że schodzę głębiej, potem za chwilę głębiej i teraz jestem na takiej trzeciej głębokości. I na tej trzeciej głębokości... Tak, jest tutaj. Jest w takim pojeździe podobnym do samochodu. Ja siedzę obok. Trzyma kierownicę w ręku i mówi, że kieruje swoim życiem właśnie z tego poziomu. I jest gotowa pokazać wszystko. Dobrze. Najpierw spójrz jej w oczy, dotknij jej i powiedz mi, czy to jest nasza Ewa. Tak. A teraz chcę, żebyś wysiadła z tego pojazdu. Jest bardzo wysoki. Wysiadłam. Dobrze. I powiedz mi, jakie widzisz teraz Ewę, kiedy jesteś już poza tym pojazdem. Jakby ten samochód, ten pojazd był o wiele za duży dla niej. O wiele za duży dla niej. Okej. Opisz mi go troszkę. Co to jest za pojazd? Wygląda jak autobus. Jak autobus. Tylko, że ten autobus jest niesamowicie wysoki. Jakby składał się z... Jest, na dole są kółka, potem jest bardzo, bardzo, bardzo długo i na samej górze... W kabinie kierowcy siedzi Ewa, ale to jest o wiele za wysoko w stosunku do ziemi. Nie można wszystkiego obejrzeć dobrze. Zobacz, czy ten struktura tego autobusu sprawiła, że miałaś poczucie, że schodzisz na trzecią głębokość. To o to chodziło, czy nie? Nie. Nie. W takim razie chciałabym, żebyś odsunęła się jeszcze bardziej od tej sceny i powiedziała mi, o co chodzi z tymi głębokościami. Chodzi o głębsze wejście jakby do głębszych warstw, takich bardziej wewnętrznych, bardziej subtelnych. I tam ona jest w tym pojeździe jak autobus. Tak. Dobrze, bez wchodzenia do tego autobusu, połącz się z nią telepatycznie i zapytaj ją, czy wie, po co przyszłyśmy, po co nas zawołała. Jest tego świadoma? Tak. Tak. Zostawisz mnie z nią na chwilę? Na trzy. Raz, dwa i trzy. Cześć, Ewo. Cześć. Powiedz mi, proszę,
Po co nas zawołałaś? Czego od nas oczekujesz? Chcę połączyć informacje z tej najsubtelniejszej części ze świadomością codzienną. A dlaczego uważasz, że nie ma takiego połączenia? Są zbyt subtelne i zbyt głębokie i nie mogę do nich w świadomy sposób dotrzeć. Potrzebuję informacji stamtąd. Jakich informacji potrzebujesz? O sobie. A bez tych informacji, co się dzieje? Mam wrażenie, że ślizgam się po powierzchni. Że ślizgasz się po powierzchni. Dobrze. Nie mogę dotrzeć do głębi tego, co o mnie stanowi. Powiedz mi, widzisz swoje ciało fizyczne? Czuję je. I jakie czujesz? Jak czujesz swoje życie? Czuję, że nie mogę wydostać się na ten poziom najpłytszy, powiedzmy, Nie możesz muszę się powiedzieć wydostać? najwyższy. Co ci Tak, przeszkadza? informacje z głębi nie docierają na powierzchnię. A informacje z powierzchni nie docierają do głębin, tak? W tamtą stronę łatwiej, to ode mnie na górę trudniej. I dlaczego od ciebie na górę jest trudniej? Zobacz to. Zobacz swoim mentalnym okiem. Nie wiem właśnie tego, gdybym wiedziała, to może by było łatwiej. Dobrze, ale chcę, żebyś zobaczyła swoje życie. Chcę, żebyś zobaczyła swoje ciało fizyczne i powiedziała mi, jak odczuwasz swoje życie. Jakie widzisz? Widzisz siebie w życiu? Nie w taki sposób, jakbym chciała, albo jakby mogło się to odbywać. To bardziej są odczucia wibracji niż wgląd. Czyli nie masz tak naprawdę dostępu do swojego życia, do swojego ciała. Powiedz mi, czy zgadzasz się, abyśmy przeprowadziły tę sesję na tobie i dla ciebie? Tak. To powiedz mi, co to za pojazd prowadzisz? Pojazd duszy. Pojazd duszy? I ta dusza to ty? Ale w tym pojeździe mogę, do tego pojazdu mogę zaprosić inne dusze. Zaprosiłaś kogoś? Ktoś jedzie w tym pojeździe oprócz ciebie? Tak, jest kilka osób. Jest kilka osób. Dobrze, zatrzymaj na chwilę ten pojazd i przyjrzyjmy się, kogo wieziesz. Powiedz mi, kto tam z tobą jedzie. Wszyscy niech staną teraz przed tobą. Już. Jest pewien mężczyzna, który jest ciemny i ma na rękach zemdloną kobietę, która jest jasna. Jej potrzebna jest reanimacja i potem rekonwalescencja. Chcę, żebyś spojrzała głęboko w oczy temu mężczyźnie i powiedz mi, jak widzisz jego oczy. On ucieka ze swoimi źrenicami. Mazę je zatrzymać, jest w twoim autobusie. Spójrz mu głęboko w oczy i powiedz mi, jakie widzisz. Nie jest to człowiek. Nie jest to człowiek. A co to jest, powiedz mi, Ewo? Jakie DNA wyczuwasz? Najbardziej przychodzi mi do głowy jakiś płaz. Płas. A ta kobieta, którą trzyma na ręku, zobacz ją na nią, spójrz jej w oczy. To jest człowiek. Człowiek. Znasz tę kobietę? Kobieta. Mnie przyprowadził tutaj. Nie znałam jej wcześniej. Wcześniej jej nie znałaś, dobrze. Czy ta kobieta ma ciało fizyczne na ziemi? Nie, nie może się odrodzić, dopóki nie
nie przejdzie rekonwalescencji, ale na razie jest zemdlona. Dobrze, więc mamy płaza, który trzyma kobietę, ducha kobiety na ręku. Kto jeszcze? Kogo jeszcze wieziesz w swoim autobusie? Oni wszyscy są chorzy. Ale wszyscy to znaczy kto? Powiedz mi, kogo widzisz. Jest jeszcze mężczyzna. Mężczyzna. To samo zrobimy. Spójrz mu w oczy. Głęboko w oczy i powiedz mi, co czujesz, co widzisz. Też wygląda na martwego. Martwy mężczyzna. Ale człowiek. Duch. Dobrze. Duch mężczyzny. Też chory? Tak. Czy oprócz tej trójki ktoś jeszcze jest tam z tobą? Przechadzam się i okazuje się, że nie zdawałam sobie sprawy z tych pasażerów po prostu. Poczekaj, poczekaj. Ty się nigdzie nie przechadzasz, tylko stoisz i rozkazujesz wszystkim pasażerom, aby stanęli przed tobą w jednym rzędzie. I muszą cię posłuchać, bo są w twojej przestrzeni. Jest ktoś jeszcze... Jeszcze jeden, ale też nie człowiek. Kto to jest? Jest ktoś, kto zarządza tą moją przestrzenią. On udaje człowieka. Ma swój samochód, ma swój pojazd. Przybywa tu czasami. Stoi przed tobą? Tak. Jak wygląda? W swojej ludzkiej formie wygląda jak mafiozo. A kiedy patrzysz z mu w oczy? Zegarem. Dobrze, mafiozo z zegarem. A kiedy patrzysz mu w oczy, to co przypomina? Nie wiem. To nie jest żadne zwierzę, ale też nie człowiek. To w takim razie zostaw mnie z Anetką. Anetko, rozłącz się. Rozłącz się. Jeśli masz potrzebę, weź sobie głęboki oddech, zregeneruj się. Jest w porządku. I powiedz mi, kim jest ten mafiozo. Dotknij go albo spójrz mu w oczy i powiedz mi, co to jest za Dena. Humanoid jest. Humanoid. Do kogo należy ten pojazd, który prowadzi Ewa? Mi się wydawało, że to jest jej... Taki, może nawet... Dlatego pytam ciebie. Wiem, że jej się wydawało, jakiś że jest jej. Bagaż, którym prowadzi i ma to dwie funkcje. Z jednej strony jest bagażem, a z drugiej strony jest czymś, czym można podróżować dalej Ale przez życie. Ale do kogo należy? Życia. Do kogo należy ten pojazd? Jest Ewie sprzedany. Jest Zobacz, kto jej to sprzedał. Ma stanąć teraz przed nią. Do niej. Ma stanąć przed nią ten, który jej to ponoć ten sprzedał. Ten mafiozo razem z otwarciem na lokatorów, czy tych podróżników. Aha, czyli sprzedał jej coś, oczywiście sprzedał w cudzysłowie, coś, co zakładało, że będzie wpuszczać tam różne byty, różne istoty, tak? Tak. I jeszcze... Ten pojazd ma taką właściwość, że oni rzeczywiście są w bardzo kiepskim stanie i przechodzą rekonwalescencję korzystając z energii Ewy. Aha, korzystając z energii Ewy. Powiedz mi, czy tych pasażerów rzeczywiście jest tylko trójka, czy jest ich więcej? To się zmienia w czasie, ale w tym momencie jest tyle, W tym momencie jest trójka. Plus ten mafiozo, który tam czasami zagląda. Po co ten mafiozo ma zegar w ręku? Nie ma zegara w ręku. Nie cygaro ma w buzi. Cygaro, aha, cygaro. Usłyszałam zegar. Dobrze. To po to, żeby udawać jakiegoś mafioza? Tak. Człowieka interesu. A dlaczego akurat taką przybrał postać w stosunku do Ewy? Dlaczego Ewa go tak widzi? Wygląda jak człowiek, który wie, co robi. Jak ktoś, kto... Nie wiem, jest bogaty, obraca bogactwem, jest pewny siebie, nie dopuszcza do siebie za blisko. Okej. A teraz przyjrzyjmy się temu pojazdowi. Dlaczego Ewa prowadzi tak duży pojazd? Dlaczego kupiła ponoć coś tak dużego?
On ją przekonał, że jest wystarczająco, może nieduża, bo to nie jest kwestia, bo ta różnica jest olbrzymia, pożywa wystarczająco dużo kompetencji, swoich jakichś cech, żeby prowadzić tak wielki I pojazd. bardzo To dobrze w tak takim jakby razie. mrówka prowadziła tira, mniej więcej Aha. to jest taka To proporcja. jest taka proporcja. Dobrze, to w takim razie, skoro już powiedziała, że ją przekonał, idziemy do momentu, w którym ją przekonuje do zakupu tego pojazdu. Idziemy tam. Powiedz mi, co widzisz. Widzę Ewę, ale to nie, na pewno nie jest życie na ziemi. Powiedz mi, jak ją widzisz najpierw. Jako kobietę. Jest kobietą. Kobietę, która przeżyła rozstanie. Ale powiedz mi, ma włosy, Ma oczy. włosy kręcone, długie, takie miodowe w Wygląda kolorze. jak Bardzo człowiek z ładne ziemi? oczy. Trochę inaczej, ma dużo większe oczy i dużo gęstsze włosy, takie mocniejsze. I co to za planeta? Gdzieś w naszym Układzie Słonecznym, czy nie? Nie widzę tego w ogóle jako planety, tylko jedną scenę widzę. Jedną scenę. I powiedziałaś, że przeżyła jakieś rozstanie, tak? Tak, i że to pożegnanie jest z kimś, kogo ona bardzo kocha, kto jest ktoś, kto bardzo jest bliski dla niej, ale jest to też wybór. Taki, że musimy się rozstać po prostu. Dlaczego musieli się rozstać? Zapytają. Ona chciała go już wypuścić, dać mu wolność, zwrócić mu A wolność. przy niej nie był wolny? Coś go ciągnęło. Zawołaj tego Żeby mężczyznę, który był z nią, który był, nie wiem, jej, myślę, że to mężczyzna, nie wiem, który był jej partnerem, któremu zwróciła wolność. Zawołaj go. jest, jest. I powiedz mi, jak wygląda, kto to jest? Ponieważ jesteśmy na bardzo takich subtelnych poziomach, ja widzę jego esencję jako, nie wiem, czy to symbolicznie się pojawia, trudno powiedzieć, jakby jego esencja była ptakiem, który potrzebuje być wolny. Zobacz, czy to jest to samo DNA, ta sama rasa, co Ewa, która się pojawia tam. Tak, tylko że oni się porozumiewają na poziomie właśnie, tak jak Ewa mówi, duszy, czyli Czyli esencji. byli partnerami, tak? W jakimś tam swojej egzystencji byli w związku. Co się takiego wydarzyło, że zdecydowała się na rozstanie z tym mężczyzną, a jednak cierpi? Podjęła decyzję, która sprawiła jej ból. Właśnie dlatego, że go kocha, to i wie, czuje dzięki tej miłości, wrażliwości, kontaktuje się z nim na poziomie duszy, tam esencji i wyczuwa jego to, że on jest odwrócony, że on potrzebuje lecieć, że na poziomie płytszym też ją bardzo kocha, jest bliska mu, ale na tym poziomie najgłębszym on potrzebuje odlecieć. I rzeczywiście oddala się. Tak. I tam, dokąd idzie, ma to znaczenie dla historii Ewy? Czy nie? Czy ich historie się totalnie rozdzielają? Rozdzielają się, ale u Ewy pozostaje poczucie braku Poczucie i braku. takiego słuszności, że dobrze zrobiła, ale jednocześnie poczucie braku. Poczucie braku. Dotknęłaś się w piersi, tam jest to poczucie braku. Tak, tu. Poczucie braku. I co się dzieje? Smutek też czuję. Smutek? Tak. I takie też uczucie, że nie da się tego zapełnić niczym. A, i że nie da się tego zapełnić. Tak. Więc jak się pojawił ten brak i taka pustka w tym miejscu, nawet nie chodzi o pustkę, bo to właśnie jest bardziej jak puste miejsce po tym człowieku, który już nie wróci. To potrzebuje znaleźć sobie coś w rodzaju misji, czegoś, co wypełni tę lukę po nim. I w związku z tym, co robi?
chce się dzielić miłością, bo ma takie poczucie, że znaczy ona ten brak odczuwa jak niezrealizowaną miłość, że tam jest miłość, którą chciałaby obdarować. Nie Ale ja mieli to czuję potomstwa? jako brak, nie. Nie. A mogli mieć? To jest rasa, która się rozmnaża? On by nie chciał. A, on nie chciał. On by nie chciał, gdyby w ogóle była taka rozmowa na ten temat. Dobrze. I co się dalej dzieje? Kiedy już się rozstają, rozumiem, że on całkowicie odchodzi. Tak. Powiedz mi, czy odchodzi, to znaczy zostaje na tej planecie, tylko zaczyna inne życie, czy odchodzi w ogóle w znaczeniu takim, że zmienia swoją gęstość, Czuję umiera? to tak, jakby on chciał w ogóle zmienić wszystko. Chodzi o transformację, czyli opuścić wszystko to, z czym był związany. Aha, dobra. Wracamy do Ewy. Powiedz mi, co dalej się dzieje, kiedy ona czuje właśnie tą pustkę, że nie może jej zapełnić, szuka jakiejś misji. Co się dzieje? Właśnie ważne jest to, że Ewa czuje to, tamtejsza Ewa czuje to jak miłość, którą by chciała, która jest, którą chciałaby obdarować innych, a ja to czuję jako brak miłości właśnie. Czyli pod pozorem chcę dać miłość, jest krzyk, dajcie mi miłość, tak? Tak. Oj, bardzo tęskni, bardzo jest smutna, ale racjonalizuje, że tak zrobiła najlepiej. I co się dzieje? Widzę już wtedy bardzo szybko pojawiający się ten autobus, powiedzmy, w którym są osoby potrzebujące. Aha, i ten autobus tak znikąd się wziął? Zobacz, skąd on się pojawia przed nią, ten autobus. Autobusy wtórnie. Pierwotnie pojawia się ten mafiozo, który zareagował na pustkę i taką niezrozumianą pustkę. Zobacz, powiedz mi, gdzie jest Ewa, kiedy pojawia się ten mafiozo? Jest na swojej planecie, w swoim miejscu, w swoim życiu? Wiesz co, ja nie wiem, jak to powiedzieć, ale to nie miejsce jest znaczące, tylko to, że wszystko się odbywa gdzieś na poziomie właśnie esencji. Tak jakby mogłoby to Zobacz być to inaczej. gdziekolwiek. Zobacz, czy kiedy zbliża się do jej esencji, ten mafioso, czy ona ma ciało na tej swojej planecie? Tak, ma ciało. Okej, więc to jej Tak, bo esencja. poprzez ciało i poprzez emocje i taką właśnie tą drugą warstwę energetyczną, ona doświadcza pewnych rzeczy. Na tym poziomie mogła się spotkać z tym mężczyzną, ale dzięki jakiemuś połączeniu na tym poziomie mogli się skontaktować na poziomie duszy. I to na poziomie duszy, czyli tej esencji, pojawił się brak. Tam. Czyli to była bardzo głęboka więź, tak? Tak. I w związku z tą pustką pojawia się ten mafioso, tak? Tak, bo też Wyczuwa ta to. pustka pojawia się na tym bardzo, bardzo głębokim poziomie, Chcę, takim żebyś najbardziej zobaczyła, wewnętrznym. czy ta planeta, na której egzystowała sobie Ewa, czy była również w takim systemie, w jakim jest Ziemia, czy też mieli swoich ingerentów? Trochę na innej zasadzie to działa, tam bardziej na zasadzie handlu. To widzę, takiego, że bardziej świadome to jest, Bardziej że ja ci świadomi dam są to. tych pasożytów, tak? Tak. Dobrze. I w takim razie spotyka się z tym mafiosem. I co się dzieje? I od niego jest ta propozycja, która wydaje się wie być uczciwa. Powiedz mi, jaką propozycję jej złożył. Na ziemi byśmy powiedzieli, że kogoś w rodzaju sanitariusza, takiego nawet nie lekarza, tylko takiego sanitariusza, który Proponuje jej taką opatruje, funkcję, tak? tak, Sanitariusza. że będzie miała możliwość
właśnie podzielić się to, dać to, co ma najpiękniejszego, najlepszego, tym, którzy najbardziej teraz tego potrzebują. I ona się zgadza. Waha się na początku, bo obawia się, że nie da rady pociągnąć czy poprowadzić tego wielkiego sprzętu, tego wielkiego autobusu. I co on jej mówi? Przekonuje ją, pokazuje jej jej możliwości, ale nie tak jak magik, tylko bardziej perswazyjnie przekonuje, że ona da radę. Jest handlowcem, umie to robić. Okej. Tak. Że gdyby nie miała takich możliwości, to by on się nie mógł pojawić tam. Aha, w ten sposób ją przekonał. Okej. Ona się zgadza? W końcu tak. I co się dzieje, kiedy się zgodziła? Wsiada tam do tego za kółkiem i po prostu z dużym stresem i taką obawą, czy na pewno potrafi go prowadzić, jedzie z wielką ostrożnością, bardzo powolutku. I nie wie, co się dzieje tam z tyłu. Nie wie, czy ma akurat pasażerów, czy nie. Aha, czyli nawet nie wie, kto jest w tym. Ma być sanitariuszem, który nie ma pojęcia o ewentualnych pacjentach. Tak, bo bardziej się stresuje tym, czy poradzi sobie z jazdą tym to pojazdem. To jest chyba źle nazwana funkcja. Powinna się nazwać kierowcą. Po prostu. Tak, tylko działają tam również zasady wolnej woli, więc równie dobrze mogłaby, bo nie ma takiego przymusu prowadzenia jazdy w ogóle, więc mogłaby zatrzymać się i pracować z tymi chorymi, ale... Chodziło o to, żeby wsiadła do tego pojazdu, tak? Tak. Ona zdecydowała, że się będzie uczyła nim jeździć. Dobrze, a teraz powiedz mi, spójrz na tę całą scenę, na jej ówczesną egzystencję z takiej perspektywy i powiedz mi, kiedy wsiadła do tego pojazdu, co się stało z jej ciałem ówczesnym, fizycznym? Coś się wydarzyło, czy nic, nie ma żadnej zmiany w jej życiu tam, na tamtej planecie, w tamtym miejscu? Zamyka się na inne relacje. Widzę ją Czyli jako kontynuuje istotę. swoje życie, tylko zamyka się. Kontynuuje? Tak, kontynuuje, ale nie jak samotnik zaczyna żyć. Jak czasami też na Ziemi się zdarza, że ktoś przeżyje taką nieszczęśliwą miłość, to tak sobie obiecuje, że już nigdy więcej i na przykład zamyka się gdzieś w klasztorze albo w jakiś, po prostu żyje bardzo samotnie z wyboru. I tak Dobrze. podobnie się tutaj Rozumiem. Wydarzyło. Chciałabym, żebyś zobaczyła moment śmierci jej tamtego ciała, tamtego z tamtej innej przestrzeni. I powiedz mi, co się dzieje wtedy. Dziwne, ale mam uczucie, jakby to życie cały czas tam trwało. Zobaczy ją w 2019 roku. Czy ciągle ma tam swoje ciało? Tak, i to jest... I to jest ciało na drugim poziomie, na tym środkowym. Aha, czyli ciało na drugim poziomie, a ciało na ziemskie, Ewy, jest na którym poziomie? Jest na pierwszym. Czyli na pierwszym mamy ciało Ewy, na drugim mamy ciało tam, w tamtej przestrzeni, a na trzecim mamy ją jako sanitariuszkę, tak? Tak. Dobrze. Powiedz mi, kiedy zacznie inkarnować na Ziemi? Poza świadomością tych dwóch głębszych warstw to się odbywa. Jakbym na to spojrzała z góry, z odległości i na linii czasowej, to wygląda tak, jakby właśnie ta wewnętrzna część była, nie, tej wewnętrznej części, tej trzeciej nie dotyczył czas, w tej drugiej środkowej ten czas byłby nielinearny, ja tylko się pytam, kiedy przestrzenny. zaczęła inkarnować na Ziemi. No, ale to chcę powiedzieć właśnie. To ważne jest, że właśnie jest ten na środkowej nie jest linearny, tylko jest przestrzenny, a na najwyższej jest linearny. I wygląda to tak, jakby z tej najgłębszej części jakiś jeden
przesmyk się wydostał na zewnątrz, czyli jakby coś się skropliło z esencji, przeszło przez tą przestrzenność i do Kto ją liniowego weszło. skroplił? Kto uczestniczył w jej procesie inkarnacji? Jak do tego doszło? No jedyne, co mi przychodzi do głowy, że jakiś wpływ spotkanie z tym mafiozą miało na to. Chciałabym, żebyś odczytała wszelkie informacje subliminalne, które nie zostały wypowiedziane podczas tej oferty. Co zostało przed nią ukryte? Jakie są gwiazdki w tej umowie dotyczącej bycia sanitariuszką i pomagania innym? Wejście do tego autobusu jest jak wejście w jakąś kokreację z innymi istotami. Wejście w taki kolektyw pewnego rodzaju, czyli przestaje być samodzielną jednostką jako esencja i zaczyna funkcjonować w kolektywie, więc zarówno ona wpływa na innych, jak inni na nią. Ciągle interesuje mnie, kiedy została podjęta decyzja o jej inkarnacji na Ziemi. Po co im ona, inkarnująca na Ziemi, skoro już miała ciało na innej planecie? Właśnie poprzez ten wpływ, powiedzmy, śmiertelników, którzy się pojawiają u niej w autobusie, to, że jakby została w pewien sposób, w cudzysłowie, zakażona byciem śmiertelnikiem, czyli Aha. koniecznością urodzenia się w ciele fizycznym. To teraz zobacz, dlaczego wozi ludzi z ziemi, a nie wozi swojej rasy. Dlaczego w tym pojeździe są ludzie z ziemi, a nie jej rasa? Bo tacy jak ona po prostu nie są śmiertelnikami. Oni nie potrzebują kolektywu żadnego. Nie potrzebują być połączeni na stałe z nikim. Są indywidualni, są takimi. Są Tak, indywidualni, myślę. to dlaczego w Ewie na tamtej planecie zrodziło się poczucie braku, smutek, tęsknota za tym mężczyzną? Dlaczego była w związku, skoro są indywidualistami? Widzę to tylko tak, że połączyła się z nim na poziomie esencji, gdzieś najgłębiej. W takim razie chciałabym, żebyś poszła do tamtego miejsca, gdzie ona funkcjonowała, do tamtej egzystencji, i chcę, żebyś zobaczyła, czy jest więcej takich par, które tak funkcjonują. To jest bardzo rzadkie. Bardzo rzadkie. Do czego takiego. Bardzo rzadkie i powoduje, że właśnie są potem kłopoty. Właśnie to połączenie na takim poziomie powoduje zawsze kłopoty, jakby traciło się tożsamość tą indywidualną. Zobacz, co takiego się wydarzyło na tamtej planecie, że ona się tak połączyła z tamtym mężczyzną. Jakby znalazła kogoś, kto jest bardzo kompatybilny w jakimś aspekcie z nią, bardzo, także mogła, to jest jak dotknięcie dwóch dłoni, które są identyczne, coś się Jest bardzo połączyło bardzo. kompatybilny. Ale wcześniej powiedziałaś mi, że on na przykład nie chciałby mieć w ogóle z nią dzieci, potomstwa. Bo nie było w ogóle takiej rozmowy między nimi na temat dzieci, to tylko widzę to tak, że oni zbliżają się do siebie na drugim poziomie, jakby na tym trochę płytszym, energetycznym, ale docierają do tego głębszego, tam gdzie każdy jest indywidualny. I ona zobaczyła, że on potrzebuje lecieć i pojawia się w niej to poczucie braku przez to, że byli tak bardzo kompatybilni. Dobrze, zobacz jeszcze jedną rzecz. Zobacz, czy ten mężczyzna był z kimś lub czymś podpięty. A czy Ewa ówczesna tam była z kimś lub czymś podpięta? Nie, ale chyba gdzieś właśnie na głębokim poziomie zrodziło się, zaczęło się zdradzać może. Jakieś ziareneczko takie bardzo subtelne tej potrzeby łączenia kolektywności właśnie. Zobacz, skąd to ziarenko się wzięło w niej, skoro to nie było charakterystyczne dla ich rasy.
Poczuła to podczas tego spotkania z nim. Poczuła jak coś niesamowitego, coś innego. Zobacz w takim razie ten moment tego spotkania z tym mężczyzną. Zobacz to na planie eterycznym, czy są sami, czy ktoś ingeruje w to spotkanie. Nie widzę w ogóle ingerencji. Nie ma żadnej ingerencji. Dobrze. Więc to było, to się zrodziło między nimi. Czy w tym mężczyźnie też zrodziła się taka potrzeba kolektywu? Nie, Nie. nie, dlatego odszedł i Czyli to zostawił było brak. jednostronne. Dobra. Wracamy do teraźniejszości. Jesteś? Jestem. Zostawisz mnie na chwilę z Ewą? Tak. To zostaw mnie z nią na trzy. Raz, dwa i trzy. Hej, Ewo. Jestem. Teraz już widziałaś to wszystko. Rozumiesz, gdzie jesteś, co robisz? Pamiętam to. Powiedz mi, ile miałaś wcieleń na Ziemi? Ile razy wysyłano cię na Ziemi do wcielenia? Chyba 6. 6 razy. Cofnijmy się w czasie do momentu, kiedy decyduje się o twoim wcieleniu jako Ewa. Idziemy tam. Na trzy. Raz, dwa i trzy. Powiedz mi, co się dzieje? Nie wiem, z którego poziomu mam na to Ze popatrzeć. wszystkich. Możesz widzieć wszystkie naraz. I powiedz mi, co się dzieje. Będziesz inkarnować jako Ewa. Proces jest taki, że siedzę w tym pojeździe i część mojej energii jest pobierana przez i łączy się z energią śmiertelników. W tym pojeździe, tak? Tak. A jak jest pobierana ta twoja energia? Poprzez ten pojazd. Poprzez ten pojazd. On łączy nas. On was łączy. A dokładnie w którym miejscu wyciągają z ciebie energię? Zobacz na swoje ciało. Z miejsc, na których siedzę w tym momencie, ale również poprzez mój dotyk. Przez tę Przez. kierownicę? Okej. Dobra. Więc w taki sposób wyciągają energię. Część energii idzie do tych rekonwalescentów, których wozisz, tak? Tak. Jaki procent idzie do nich? Twojej energii? 43. 43% oddajesz rekonwalescentom. A jak dochodzi do tej inkarnacji? Zobacz, co się takiego dzieje, że inkarnujesz jako Ewa. Ponieważ jestem połączona ze śmiertelnikiem, więc ta śmiertelność moja się pojawia, czyli to, że w jakiś sposób musi to zostać zrealizowane. Muszę dostać taką formę, która będzie śmiertelna. Po prostu się to pojawia. Taki przymus czujesz? Tak. I kiedy To tak idziesz? jakby część mojej energii się zaczęła wyłaniać coraz wyżej, wyżej, aż do na powierzchnię. Tam, gdzie się może zmaterializować, gdzie może ta energia pobrać materialne cząsteczki i powstać tego ciało. A teraz chciałabym, żebyś zobaczyła, po co wdrożyli w ciebie przez ten pojazd, ten przymus inkarnowania na Ziemi. Zobacz to z perspektywy i powiedz mi, co im to daje, co to daje temu biznesmenowi, temu mafiozo. Bardzo proste to jest. Powiedz mi. Przez ingerencję na trzecim poziomie on może czerpać korzyści ze mnie na poziomie drugim, który nie jest już tak świadomy, i na poziomie fizycznym. I różnego rodzaju energię czy wibracje I może z zobacz, tego korzystać, co z jakby był ciebie wyciąga. właścicielem. Jakby był twoim właścicielem. Zobacz, co z ciebie wyciąga, co ci zabiera. Teraz już wszystko możesz zobaczyć. Tak. Co z ciebie wyciąga? Mentalną energię, moją Mentalną. inteligencją, on się żywi inteligencją. Ma wgląd poprzez moje oczy i moje zmysły w fizyczność.
nie musi się, nie, gdyby chciał doświadczać fizyczności, to musiałby się odrodzić, ale dzięki temu, że ma taki kontakt ze mną, to może tego doświadczać poprzeze mnie. W inny sposób. On tego nie czuje, ale tego doświadcza, korzysta z tego. I tam go interesuje właśnie taka mentalna, inteligentna moja aktywność. Dobrze, czy jesteś gotowa odpowiedzieć na parę pytań swojego ciała fizycznego? Tak. Dlaczego jesteś tak bardzo zmęczona życiem na ziemi? Dlaczego nie czujesz się w domu? Odpowiedź jest prosta, oczywista. Słucham cię. Jest ta inkarnacja, fizyczność jest, więc nie jest moją wolną wolą, znaczy jest, ale częściowo poza mną się odbywa. Jest eksploatowana, jest używana. Jestem obciążona na każdym z trzech poziomów. Rozumiem. Dlaczego masz blokadę potencjału w swoim życiu, 43% energii jest ze mnie zabierane. Poza Zabieramy. tym ten potencjał intelektualny, który jest duży, ale to jest 43%, to bardzo dużo. Prawie połowa jest wyciągana z ciebie. Tak. Więc wiesz, że możesz, ale nie masz dostępu do tego, nie możesz z tego korzystać. A ten paraliżujący lęk, zwłaszcza nad ranem, męczące sny. Poprzez połączenie ze śmiertelnikami. To są ich lęki, ich emocje, powody ich chorób, które czuję, które widuję, z którymi mam kontakt. A ten lęk przed tym, że wyda się, że nic nie wiesz? To też jest nie moje. To też jest ich. Tak. Zobacz na ten pojazd. Na jakich częstotliwościach wibruje ten pojazd, który prowadzisz? On sam w sobie jest neutralny. Na pewno. Dlatego nie miałam, znaczy miałam wątpliwości, ale dlatego zdecydowałam się wejść. To obecność tych istot w śmiertelników jest, powoduje to wszystko. Sam pojazd w sobie nie ma zabarwienia. Ale w środku, jaka panuje atmosfera? Dużo jest lęków tych ludzi, dużo Lęków. ich traum, problemów, powodów, dla których są w takim stanie, w jakim są, ich przeżycia, ich doświadczenia. I ty tym Mnóstwo tego nasiąkasz? tam jest. Ja to przeżywam Ty to na przeżywasz. bardzo głębokim poziomie. A powiedz mi, a dlaczego przerażają cię dokumenty od różnych instytucji? Kiedy dostajesz taki list, dostajesz jakby palpitacji serca. To też jest nie moje. Część z nich miało tego typu problemy, kłopoty z zewnętrznymi jakimiś urzędami, z kłopoty finansowe. Wszystko to, co dotyczy śmiertelników, wszystko mnie to dotyka. A lęk przed wodą jest twój, czy nie? To ciała fizycznego, w którym żyję. Bo nie umie pływać, dlatego? Czy jest jakiś inny powód? Nie wiem. Nie wiesz. Okej, okay. A następny punkt. Dlaczego czujesz taką przemożną potrzebę ciągłego uczenia się, a jednocześnie nie możesz nic zapamiętać, masz problemy z pamięcią? Na ten moment uczę się jeździć tym pojazdem. Bardzo mnie to stresuje. Zabiera mi to bardzo dużo uwagi, koncentracji. Więc to przymus nauki to jest to, że ciągle się uczysz prowadzić ten pojazd. Tak, i cały czas się boję, że jestem niedobra, niedoskonała, że się rozbijemy. I tak jest od 6 wcieleń na Ziemi? Czy ten Nawet trochę pojazd w wcześniej. ogóle
daje możliwość, żeby nauczyć się go prowadzić? Czy jest tak skonstruowany, żebyś zawsze myślała, że nigdy nie będziesz w stanie go prowadzić? To kwestia dysproporcji olbrzymiej. Aha. Kwestia dysproporcji. Zapytaj tego, będziemy go nazywać mafiozo, dlaczego przydzielił ci taki duży samochód? Dlaczego nie przydzielił ci samochodu odpowiedniego do twojej wagi, wzrostu, parametrów? Zapytaj go, niech ci odpowie. On nigdy nie powie prawdy. To wiem już teraz. Teraz już wiesz, to teraz sama odkryj prawdę. Dlaczego przydzielił ci taki pojazd? Żebym była skoncentrowana na prowadzeniu go, a nie na tym, co się z tyłu dzieje. Żebym nie przestawała go prowadzić, żebym nie przestawała jeździć. I ile takich wcieleń jeszcze by się odbyła, tak jeżdżąc? Nieskończoność. Nieskończoność. Teraz już widzisz, po co taki pojazd? Tak. A to, że jesteś skoncentrowana na jeździe, co mu daje? Dostęp do moich wszystkich warstw. Aha. Zrozumiałaś teraz, dlaczego ten samochód nie nadaje się do prowadzenia? Po to, żeby odwrócić twoją uwagę od tego, co jest najważniejsze dla ciebie. Tak. A powiedz mi, a dlaczego twoje ciało fizyczne ma blokadę w gardle i chrypę? Chrypę od czasu do czasu. To ze stresu, czy dobrze pojadę? Stresu. A niedrożny nos ma przyczynę ezoteryczną, czy nie? Zobacz w swoim ciele subtelnym, czy jest coś, co do ciebie nie należy. Jeśli pytasz o implanty, to nie ma. Nie ma. A zatem jest powód ezoteryczny twojego zatkanego nosa, czy nie? Chyba nie. Nie. Pogarszanie się wzroku ma przyczynę ezoteryczną, czy nie? Tak, to bardzo silna koncentracja na tym, żeby nie uderzyć w nic. Aha. Żeby nikogo nie zabić, żeby nie zniszczyć tego pojazdu. Okej, dobrze. A dlaczego twoje ciało fizyczne ma poczucie, że ma za dużo kręgów w kręgosłupie piersiowym, chociaż fizycznie wszystko jest w porządku? Jedyna rzecz, jaka jest w tej okolicy, to z przodu ten brak, który odczytywałam jako miłość do rozdania. Aha, to jest ten brak. Dobrze. Zaraz się tym zajmiemy. A czy jest przyczyna ezoteryczna twojego niskiego libido? Koncentracja zupełnie na czymś innym. Nie na sobie, nie na swojej przyjemności, tak? Nie ma tam żadnej przyjemności. Nie ma żadnej przyjemności. A powiedz mi, a czy masz poczucie winy? Właściwie inaczej to powiem. Twoje ciało fizyczne uważa, że ma wpływ na to, że twoja córka nie może mieć dziecka obecnie. Że kiedy zaszłaś z nią w ciążę, byłaś tak młoda i tak zestresowana tym faktem, bo wydarzyło się to w nieodpowiednim momencie, że czujesz, że przeniosłaś na nią swój lęk. A ty jak to widzisz? To bycie w tym programie, że jestem w jakimś kolektywie i bycie w nim, że wszyscy na wszystkich wpływają. Ale przyjrzysz się tej sytuacji, wpływasz na swoją córkę, wpłynęłaś na jej możliwość posiadania dzieci, czy nie? Zobacz to. Nie widzę tego, ale wierzę w to. Ale wiesz, jeśli wierzysz w to, to znaczy, że to kreujesz. Powiedz mi, gdzie jest w tobie ta wiara, że to przez ciebie twoja córcia nie może zajść w ciążę? To bycie w tym pojeździe, prowadzenie go, to bycie w tym kolektywie. Pojeździe. Zaraz wszystko zmienisz. Jesteś na to gotowa? Tak. Bardzo dobrze, to zostaw mnie z Anetką. Anetko, rozłącz się. Rozłącz się. Jak chcesz, to wróć do swojej częstotliwości. Możesz się na chwilę wypiąć, żeby się zregenerować? W porządku? Tak, jest dobrze. Chciałabym, żebyś sprawdziła, czy Ewa aby na pewno nie ma żadnych implantów.
Implantów nie ma. To jest ten pojazd, którym jedzie, którym no, dotyka pośladkami, Aha. łydkami, plecami A sprawdźcie i jeszcze jedną dłońmi rzecz. i tyłem głowy. Czy fakt, że dotyka, siedzi na tym, nie wiem, fotelu, Siedzeniu, że taki siedzeniu, fotel. wpływa na jej libido? Czy nie? To, co dotyka tego pojazdu, to z tego jest wyciągana energia, więc na pewno tak. Więc dotyka również. Wolną ma tylko koncentrację przednią stroną Okej. tutaj ciała, tak? Wszystko Czyli to, jasne. Dobra. czym chciałaś się dzielić. Dobra. To w takim razie, ponieważ jest rozwarstwiona, nie możemy pracować z teraźniejszości, będziemy pracować z przeszłości. Cofniemy się do momentu, zanim poznała tego mężczyznę tam na tamtej planecie. Idźmy tam. Jesteś tam? Widzisz Ewę? Tam, w tamtym swoim wcieleniu, w tamtej swojej egzystencji? Widzę. Połącz się z nią. Pamiętacie, w jakim jesteś? Jeśli nie, to przedstaw się. Powiedz, że przechodzimy z jej przyszłości. Alternatywnej na razie. Nie pamięta i nie mam dla niej wielkiego znaczenia. Jest jak spotkanie, jest dla niej ciekawe, ale nie mam dla niej, nie stanowię znaczenia dla niej. Jeszcze nie spotkała tego mężczyzny, prawda? Nie. Zostawisz mnie z nią na chwilkę? Na sekundę. Tam, w Tak. tamtym momencie. Na trzy. Raz, dwa i trzy. Będę ją nazywać Ewą. Raz, dwa i trzy. Hej, Ewo. Używam twojego imienia, które ty będziesz używać w 2019 roku. Jako człowiek na Ziemi. Jako kobieta z Ziemi. Twoja część fizyczna z Ziemi poprosiła nas o tę sesję, poprosiła nas o pomoc. Chciałabym, żebyśmy zobaczyły Twoją przyszłość. Taka, jaka jest, taka, jaką dzisiaj przedstawiło nam Twoje ciało fizyczne z 2019 roku na Ziemi. Chcę, żebyś to zobaczyła. Być może zechcesz to coś zmienić. Na trzy, policzę od jednego do Widzę trzech. to już. Widzisz to wszystko. Tak. Widzisz to wszystko. Powiedz mi, czy chcesz tak skończyć? Nie, bo to jest upadek. Bo to jest upadek. Z mojej perspektywy to jest upadek. Czy w takim razie... Upadek słabego człowieka. Upadek słaby. Po upadku można się podnieść i właśnie to robimy. Właśnie twoje ciało fizyczne na ziemi chce się podnieść. Czy jesteś gotowa wspomóc z przeszłości? Chcesz wspomóc z twojej perspektywy swoją przyszłość? Nie wiem, co masz na myśli, ale Czy nie chcesz chcę, żeby zmienić? to się wydarzyło. Dokładnie o to mi chodzi. Chcesz to wszystko zmienić? Nie chcę do tego dopuścić. Bardzo dobrze. Możesz zatem wybrać swoją przyszłość na takich warunkach, żeby była dla ciebie najwspanialsza, najlepsza, żebyś była wolna, niezależna i pełna. Pamiętaj, że nie ma pustki, którą robią w nas inni. Pustkę wytwarzamy sobie tylko my sami. Na poziomie subtelnym. Pamiętaj o tym. Czy w takim razie jesteś gotowa na przygodę na Ziemi? W XXI ziemskim wieku. Zostaw mnie z Anetką. Anetko, rozłącz się. Policzę od jednego do trzech i wracamy do teraźniejszości. Wracamy do teraźniejszości na warunkach Ewy. Całkowicie na warunkach Ewy. Liczę. Gotowe? Gotowe. Jeden, dwa i trzy. I jesteśmy w 2019 roku. Powiedz mi, jak widzisz teraz Ewę? Powiedz mi, co Trzyma widzisz. dziecko w ręku. Co to za dziecko? Skąd ono się wzięło? To dziecko jej córki. Kiedy Mały je wzięła chłopczyk. na rękę?
przepraszam, na ręce. Ona już trzyma to dziecko. Aha. Ale nie fizycznie, bo jeszcze fizycznie go nie ma. Okej, okay, fizycznie go nie ma. Powiedz, żeby pozwoliła temu maluszkowi, żeby odszedł. Jest wolny. Nie chcę go wypuścić, chcę go podarować córce. Nie, tak, tak się nie robi. Dziecko nie jest prezentem od nikogo dla nikogo. Jeśli jej córcia chce sobie podarować dziecko, to musi to na zasadach partnerskich ze swoim dzieckiem, ze swoim partnerem zrobić. Nie da się kogoś takiego podarować. No, chciała użyć swoich możliwości, swoich kompetencji, które ma, żeby właśnie podarować im dziecko. To nie jest jej rola. To absolutnie nie jest jej rola. Niech wypuści maluszka. Niech sobie otworzy swój portal, niech całkowicie odejdzie. Powiedz mi, jak ją widzisz. Widzę, że ma dostęp do bardzo wielu niezwykłych możliwości, tylko tutaj w świecie fizycznym, w ciele fizycznym nie do końca wie, jak z nich korzystać. To na znaczy, swój użytek i na swój dobrostan. Znaczy, tak, znaczy może z nich ich używać, tych kompetencji, tych możliwości, ale nie zawsze wie, czy nie zdaje sobie zawsze sprawy z konsekwencji tego. Dlatego pierwszą rzeczą, którą powinna sobie uświadomić, jest to, że każdy jest odpowiedzialny za siebie. I jeśli ten maluszek zechce być dzieckiem jej córki, to będzie, ale to musi być jego i jej i jeszcze taty jego decyzja. Zrozumiała to. Bardzo dobrze. To teraz niech sprawdzi, czy jest w niej jeszcze poczucie winy związane właśnie z tym, że uważa, że jej córcia nie może zajść w ciążę ze względu na to, że ona ją miała bardzo wcześnie. Tak, bierze za to odpowiedzialność, dlatego, dlatego chciała naprawić. Wiem, zrozumiałam to i to jest ten moment, gdzie pomożemy jej w tym. Niech sobie otworzy swój portal przed sobą. Na poziomie subtelnym jej córcia jest absolutnie niezależna, dlatego spokojnie może zebrać wszystkie, całe poczucie winy, całą odpowiedzialność za tą sytuację. I niech to wyrzuci. Za chwilę spotka się z córką. Wyłączony, wyrzucony. Bardzo dobrze. Czy teraz jeszcze uważa, że ma jakikolwiek wpływ na to, że jej córcia nie może mieć dziecka? Taki flashback w umyśle. Właśnie takiego, znowu, że uwolniła kogoś, że pozwoliła komuś odejść i tylko, że tym razem nie ma tego poczucia pustki w sobie, brawo, tylko jest zrozumienie. Brawo, super. Teraz niech nam powie, czy czuje się jeszcze zmęczona na ziemi? Raczej gotowa do tego, żeby zgłębiać dobre zasady używania tego, co ma w sobie. Aha. Ma bardzo dużo. Super. Ma bardzo jakby dużo. Chciałaby resztę życia ziemskiego poświęcić na to, żeby aplikować w dobry sposób to tutaj na ziemi, w tym życiu, w tej gęstości. A czy jest jeszcze jakieś zmęczenie, poczucie zmęczenia? Nie. Czy ma jakąś blokadę potencjału? No jedyne to, żeby uważać na konsekwencje, żeby być bardzo świadomym konsekwencji. Nie wiem, czy to blokada, ale taka myśl się pojawiła, żeby nie narobić bałaganu. Ale to nie jest lęk, to jest po prostu podejście bardziej ostrożne, tak? Może tak, zdaję sobie sprawę, że... podejście badacza, powiedzmy. Dobrze. Nie paraliżuje żaden lęk? Nie. Brawo. Czy ciągle ma ten przymus nauki, a jednocześnie problemy z pamięcią?
jest ciekawa i lubi się uczyć i nie widzę problemów z pamięcią, ale taka jest, taka jest po prostu, że się będzie uczyć. Czy jest coś w jej gardle, co by powodowało jej chrypy z poziomu eterycznego? Jakby jakąś Właśnie blokadę? puściło. Jak o tym powiedziałaś, to właśnie puściło. Co to było? Co ją blokowało? Niemożliwość wyrażania siebie w Teraz już pełni. może? Brawo. Super. Czy to odczucie w piersiach zniknęło całkowicie? Tak, piersi jest pełna. A teraz też ta przyjemna część, którą tak lubimy. Niech uruchomi swoje libido. Niech puści swoją energię seksualną. Niech ją poczuje w sobie. Niech sprawi sobie przyjemność. Zawsze najprzyjemniejsza część. To zawsze jest najprzyjemniejsza część. Puściła? Bardzo dobrze. Rozpływa się teraz ta energia właśnie z dołu brzucha i taką falą rozeszła się po całym ciele. Takim jednym uderzeniem po prostu. Teraz już ma poczucie swojej energii seksualnej, swojego libido, swojej kobiecości, swojej kreatywności, swojej mocy. Tak, ale nie odczuwam tego jako rodzaj takiej ochoty na seks, tylko bardziej. Bo ochota na seks jest bardziej z poziomu fizycznego. Nam tylko chodzi o to, żeby energię uwolnić. No to jest uwolniona. Fajne, to Brawo. bardzo. Super. To teraz pytanie, czy chciałaby się spotkać ze swoimi bliskimi? Tak, bardzo. Czy chciałaby zaprosić swoją zmarłą mamę? Swoje Nie, już córki i nie męża? chcę jej niepokoić. A wszystko jest dobrze u jej mamy? No jest tam, gdzie powinna być. Jest. Bo nie chciałaby się wtrącać w ten proces, który przechodzi mama. Dobrze, przesłałam mamie wszystkie informacje. Tak, na temat tego, że u niej wszystko dobrze. Uspokoiła się też sama, widząc mamę. Tak, bo to zrozumienie jest już zupełnie inne teraz. Po tej pracy, którą zrobiła. W takim razie, czy jest gotowa na spotkanie z mężem i córkami? Tak. To niech ich przywoła. I niech ich rozpozna, jeśli ktoś się zjawił. Przyszli wszyscy. Rozpozna ich? To teraz niech przekaże im absolutnie wszystkie informacje, które chce im przekazać. Wszystko, co chce im opowiedzieć. Robi to energetycznie, także oni to Jasne. czują w swoich energiach. Nie musi mówić. Czy ktoś chce coś powiedzieć? Nie, właśnie nie, że to wszystko odczuli energetycznie. Teraz chciałabym, żeby zweryfikowała, czy między nią a tą córcią, która nie może mieć dzieci, czy wszystko zostało wyjaśnione? Czy córcia wie, że to nie jest wina mamy? Uwolniła tę energię w sobie, również i córcia. No to raczej Ewa uwolniła córcię od tego jarzma, które jakby Brawo. troszkę nakładała na córkę. Nie ma między nimi żadnego poczucia winy, żadnego właśnie ograniczenia, żadnego przerzucania tego, że za młodo miała dziecko na córkę. Nie, raczej szacunek do tego, że każdy jest jakby w swoim życiu, w swoim strumieniu i dla córki to inaczej w ogóle wyglądało od samego początku, więc ona ma swoje powody i swoje jakby perspektywy, a Ewa ma swoje i nie wolno tego nigdy łączyć. Zawsze z Jasne. tego kłopoty są. Brawo. Brawo. Przyszło zrozumienie. Nikt nie chce nic powiedzieć? Nie, bo to się odbyło na poziomie głębszym niż słowa. Dobrze. W takim razie poproś całą rodzinkę,
męża i córcie, żeby otworzyli sobie swoje portale. I niech się puszczą, niech puszczą wszystkie blokady, mają już wszystkie informacje. I niech sobie żyją. Tak jak chcą. Są wolni. Zrobili to? Tak już. Dobrze. Czy Ewa chciałaby powiedzieć, jak widzi siebie w swojej najbliższej przyszłości na tych nowych warunkach? Tak, muszę powiedzieć. To powiedz, co widzi, jak siebie widzi. Na ten moment jest jakby synchronizacja nowej wiedzy z tym, co ma. Więc to jest jak taki bardzo mocny, bardzo szybki proces, niemal komputerowy, tego, żeby od razu nawet gdzieś na poziomie molekularnym, nie wiem, albo takim DNA, od razu zaaplikować tę świadomość, bo to o świadomość bardzo chodzi. Dobrze. Więc to przyniesie efekty wymierne bardzo, no, też na wielu poziomach. To właśnie to robi. Więc to, co się wydarzy na podstawie tego, to już inna sprawa. No, nawet nie chcę tego przewidywać na ten moment. Natomiast bardzo dba o to, żeby w tym procesie synchronizacji wszystko dobrze poszło. Widzę, że ma duże zrozumienie tego, że w każdym momencie tworzy swoją przyszłość. Tak. Dobrze. A czy jest coś, co chciałaby przekazać sobie, tej swojej części, która słucha przez Skype? Ma dla siebie jakąś wiadomość? Powodzenia i dobrego życia. Takiego naprawdę dobrego życia w takim, w głębokim znaczeniu dobrego życia, żeby to życie było dobre. Dobrze, to w takim razie niech sobie otworzy portal. Portal, w którym poczuje ten dobrobyt swojego życia. Niech to wykreuje. Na co czekać? Wszystko ma. Już. Otworzyła sobie? Wykreowała? Podniosła sobie swoje częstotliwości? Robi to. Czuje swoją radość, moc, kreatywność. Oczywiście jak zawsze swoje libido. Tak. Zrozumiała jeszcze jedną rzecz, wchodząc do tego portalu, że podnoszenie wibracji, jakby działanie na wyższych wibracjach, też wpływa na poszerzanie świadomości. Niech sobie już odpuści. Jeśli jeszcze jakieś blokady są, to niech je teraz puści. Jest u siebie, jest przy sobie, jest ze sobą. Jest swoim najwspanialszym towarzyszem, swoim najcudowniejszym przewodnikiem, nauczycielem. Jest dla siebie absolutnie wszystkim. I nie ma żadnego braku. Wszystko ma. Wszystko. Zrobiła to? Tak, już. W takim razie poprosił, żeby zamknęła swój portal. I czas na ciebie. Rozłącz się całkowicie z energią tej sesji. Pozwól, żeby się rozpłynęła. Już? Już. I teraz otwórz sobie swój portal. I tam możesz sobie podnieść swoje częstotliwości. Możesz zaszaleć. Jest piątek, więc dlaczego nie? Podnieś sobie swoje częstotliwości. Zregeneruj się całkowicie po wykonanej pracy. I powiedz mi, kiedy będziesz gotowa. Już? Rozłącz się ze wszystkim i ze wszystkimi i na jeden. Podnieś sobie jeszcze swoje częstotliwości. Poczuj swoją radość, witalność, żywotność. Poczuj swoją energię, swoją moc, swoją siłę, kreatywność, efektywność, młodość i zdrowie i piękno. I poczuj, jak ta cudowna energia, którą jesteś, wypełnia cię i krąży w tobie we wspaniały, cudowny i błogi sposób opływa cię wewnętrznie od głowy ku stopom i od stóp ku głowie i na dwa.
Ta energia wybudza już twoje ciało fizyczne i stajesz się coraz lżejsza, coraz bardziej radosna, coraz bardziej rześka i energiczna. No i chcesz wracać do życia. I na trzy możesz otworzyć oczy. I dzień dobry pani. Dobry. Jak się czujesz? Dobrze, wróciłam już do nas. Wróciłaś. Dobrze. Ewo, włączysz mikrofon? Wrócisz też do nas? Jestem z wami. Jesteś. Bardzo dziękuję za tą sesję, bardzo, bardzo, bardzo. Sobie. Bardzo proszę, żebyś sobie podziękowała, bo to twoja praca. Sobie też, ale żebym nie trafiła na waszą stronę, to bym nigdy tego nie, do tego nie doszła. Chcę powiedzieć, że śniły mi się często właśnie, że jadę samochodem albo pociągiem, przejeżdżam stację, a mój zawód, jeżeli mogę ujawnić, to lekarz. Jesteś lekarzem? Ewo, Dlatego brawo! Niesamowite. Bardzo wam dziękuję, bardzo. Myślę, że to wszystko się teraz poukłada, że ja to będę odczuwała, bo mówiłam wcześniej, że mam syndrom niewiernego Tomasza. Mam nadzieję, że ten syndrom też sobie poszedł i że naprawdę pobawiałam się ze wszystkiego i to moje przeczucie, że nie jestem z tej planety, jednak się potwierdziło. Dlatego takie wrażniło mnie na tym ziemskim planie te wszystkie takie choroby, które nie muszą być, bo sami sobie je wytwarzamy, bo przeżywamy stresy, bo sobie więcej z germańskiej medycyny. No, dużo rzeczy i to się wszystko tak ładnie poukłada i że rzeczywiście będę mogła dzielić się tą miłością i tym dobrem, bo tak lubię po prostu. Dobrze, bardzo dobrze, proszę pani. Takich lekarzy nam trzeba. Cieszę się, bardzo się cieszę z tej sesji. My Będę czekać również. na. Dla nas to również była ogromna przyjemność, Ewo. Jak zawsze na koniec jeszcze pytanie, czy chcesz, żeby ta sesja została prywatna, czy chcesz się nią podzielić? Znaczy się chciałabym się podzielić oczywiście, bo ja też skorzystałam bardzo dużo dlatego, że inni wyrazili na to zgodę, że ja też mogłam oglądać te filmy, że mogłam sobie siebie porównać do tych informacji, że też podobne rzeczy mi się zdarzają. To mi pomogło, dlaczego inni nie mają skorzystać z mojej sesji. Tylko oczywiście chciałabym, żeby zasłonięta była Zakryć wizja. buzię. Ja się tego nie boję, ale ludzie są różni. Ja nie boję się Wiem, swojej reakcji. rozumiem, rozumiem. I tak jestem pełna podziwu, że wykonując taki zawód, jesteś tak otwartą osobą. Także cieszę się bardzo, że się spotkałyśmy. I dziękuję Ci Dziękuję. również za tę sesję. Bardzo. Anetko, Ja tobie jak dziękuję zawsze za twoją również. pracę. A Anetki też dziękuję, bo to ona niestety leżała i wszystkim się. Tak. Cała Dzięki. przyjemność po mojej stronie było super. Dziękuję dziewczyny.